Hej, z tej strony Grustu i jak widzicie, znowu jesteśmy w Genshi, ale tym razem będziemy po stronie Świętej Nacji. Tak, zrobimy sobie granko teraz razem po stronie frakcji Świętej Nacji. Spróbujemy zebrać ludzi jak najwięcej i oczywiście będziemy próbować rozprzestrzeniać prawo Okrana, które ogrzewa wszystkich i ich serduszka. Więc na początek, jak nic nie mamy... Nie mamy za dużo też i gotówki, mamy książeczkę jedynie, mamy jakiś kijaszek, ale to nas nie powstrzyma. Nie powstrzyma to nas, gdyż musimy znaleźć najpierw miejsce, gdzie można byłoby coś pokopać i zebrać jakąś gotówkę na start. Problem w tym, że nie widzę za bardzo tutaj miejsca, żeby coś pokopać. Trzeba będzie troszkę odbiec od miasta, a jesteśmy w stak, więc zobaczymy, czy... Może w drugą stronę bardziej pobiegnijmy. Raczej trzymajmy się blisko miasta, bo wiadomo, że tu może być różnie. Gdzie są kamienie do... Nie. W sumie to możemy prospekta walnąć. I Iron... Iron jest gdzieś tutaj niby. A jest faktycznie. Dobra, biegniemy po Iron. Iron zawsze dobra rzecz. Dlaczego? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jest to już jakaś gotówka, którą będziemy mogli zaraz przełożyć na to, że będziemy mogli to sprzedać. Oczywiście trochę zmienione niektóre mody są. Aha, gdzieś wpadł w tekstury. Nieważne. Więc będziemy szybko zbierać tego właśnie połacia. Żelaza. Ze względu na to, że nie chce mi się czekać, jak to wszystko będzie wykopane. Więc robimy to na szybciora. Więc jak już tu nakopię, ok. To możemy teraz spokojnie wrócić sobie do naszego miasta tutaj. I to sprzedać z zyskiem. No, będzie trochę też problem, bo jesteśmy, no, jesteśmy low, nic nie mamy, statystyki są 0, mamy robotik tylko coś tam 20. Nie wiem czemu Holy Nation ma robotik 20, to jest dosyć zaskakujące. No ale widocznie jakoś trzeba wiedzieć, jak te roboty rozebrać. Ale nie ma co tutaj narzekać. Akurat start w Świętej Nacji dla człowieka jest chyba najprostszym startem, jaki może być, bo nawet jeśli gdzieś leżymy, to Święta Nacja przyjdzie i nas opatrzy i nawet da czasami żywność. Więc jak najbardziej to jest dobre. O, dobra. Teraz przeszukać. Dobra, pokażemy mu. Nic nam nie znalazł, więc jest git. My możemy w takim razie ruszyć i sprzedać nasz pierwszy urobek, który no, zabraliśmy dosyć szybko, bo tak jak mówiłem, nie chcemy jakoś się z tym tak bardzo opitalać, żeby to tak długo było kopane. Więc już mamy jakąś kasę. Wypadałoby później zwerbować sobie jakiegoś młokosa. Ty, Kalid, wyglądasz na takiego, który chce dla nas pracować. 3000. Oś, ziomuś, za drogo. Nie stać nas na to. Więc darujemy. Plecaczek, zobaczmy, czy jakiś będziemy w stanie kupić. Tu są plecaczki. Bo będziemy poszli plecaczek, żeby nosić te właśnie kamienie, które nam się przydaje. Pokaż pan, jakie masz plecaki. Masz taki plecak i on kosztuje 800. Panie, ratujesz nam normalnie dopę. W takim razie, tu już jakaś walka się odbywa. Dobra, niech oni sobie walczą z nimi. To są zwierzęta i nie tylko. My wracamy w takim razie, no znowu prospekt, rozejrzyjmy się. Dobra, musi wyjść w mieście, nie możesz zrobić prospekt, bo ci zakazują. A tu kto jest? O Jezuś, głodni bandyci, no... Ale widzę, że już tutaj walczą z pieskiem. O, jak z pieskiem. A właśnie, podstawowa sprawa. Mogę budować. Udało się naprawić. Chyba nie wszystkie mody działają tak, jak bym chciał. Więc trzeba będzie po prostu jeszcze pomęczyć się. Ale już podstawowe mamy jakieś budowanko. Oczywiście, po co ja teraz podchodzę do tego? Żeby oczywiście to zajebrać. Zabrać, zabrać. Nie chciałem zajebrać. Zabrać tylko. Więc ruszymy szukać dalej. Połaci ziemi, przy okazji postawimy sobie ognisko wreszcie i będziemy mogli zająć się tworzeniem okej, okay, copper, iron, shit, nie ma nic. No dobra, to wrócimy chyba do tamtego miejsca, które wcześniej było, czyli gdzieś tu. Nie będziemy się jakoś tutaj nad tym za bardzo zastanawiać, bo to nie ma sensu. Jak mamy możliwość, to trzeba iść kopać i będziemy teraz naprawdę zbierać bardzo duże ilości żelaza. Dzięki temu o, maszyna jest jeszcze pełna, więc jak najbardziej trzeba będzie to zaraz zbrać i oczywiście postawimy sobie ognisko. Więc tak, teraz camping, spokojnie można campfire postawić sobie gdzieś. O, tutaj idealnie.
Idealnie, bo zaraz tu wrzucamy to, a my będziemy to zbierać. Przy okazji weźmiemy sobie mięsko, podjemy, żeby mieć. No to już może. Dismantle już nie jest potrzebne. I oczywiście on nimi zbiera automatycznie. Trzeba mu to przedstawić, żeby zbierał to automatycznie. My oczywiście trochę tutaj pozmieniamy. Układamy sobie po prostu. Zbierzemy. O, w sumie widzę, że można nawet tutaj trochę pochować. Inaczej. Będziemy to też zaraz zbierać. Ale chodzi o to, żeby jak najbardziej nazbierać sobie żelaza, które będziemy sprzedawać w tym mieście, no bo na tą chwilę nie ma miejsca gdzie indziej. Przy okazji poukładam sobie, że ten plecak zapchać go jak najbardziej. O, właśnie, więc teraz będziemy mogli zapchać go jak najbardziej. Jedynie patrzeć, żeby nie dojechali nas bandyci jacyś, no bo jak przyjdą nawet głodni bandyci, no to i tak mają nas na strzała. Lub nawet dwa. My nie mamy za to dużego strzału, my mamy overloaded, właśnie będziemy zbierać się, żeby jak najbardziej obładować się kamieniami, bo trzeba będzie poćwiczyć sobie siłę. Siłę, żebyśmy mieli siłę to wszystko tragać. A nic bardziej nie wpływa na pracę mięśni nóg, jak przymusowe zbieranie kamienia, a jak widać, to żelastwa będzie ogromnie dużo. Tym bardziej, że jeszcze trochę nam zejdzie to kopianie. Nadzieję, że jakieś zwłoki gdzieś znajdziemy. O, to tylko czaszeczka jakaś. Więc on niecham napierdziela tam srogie grzyby. Liczmy się z tym, że nikt nie zaatakuje nas. Dobrze by było. No, przynajmniej w końcu zaczęła gra działać prawidłowo. No powiedzmy nie do końca. No, na przykład dalej nie chyba działają mi wszystkie animacje, jak wcześniej miałem zmodowane, ale może kiedyś do tego dojdę. Najważniejsze, że już można wrócić do budowania bazy. No, napchamy jeszcze sobie tutaj. Wiem, oczywiście, że tak. No ile można, tyle napchamy. Bo musimy mieć jak najwięcej to wszystko wrzucone. I okej, okay, no i teraz już więcej nie zapchamy, więc on już będzie chodził mega wolno. Więc zapierdzielamy sobie powolutku. A teraz tak. Encumbrance mamy expa 99, bo mamy overloaded. Strength expa jeszcze 150. Jeszcze jak znajdziemy gdzieś po drodze jakieś zwłoki, że tak to ujmę, podniesiemy je, na duchu już nie, bo nie żyją, ale to nie o to chodzi. Podniesiemy je, żebyśmy mogli jeszcze więcej wbijać sobie doświadczenia w sile. Tak, bo przydałoby się tą siłę chociaż mieć te 60. A jest to zawsze problematyczne na początku, żeby jakąkolwiek siłę sobie tutaj ekspić. Tym bardziej, że my idziemy na prędkości numer 3, a jak widzicie, to nie jest zbyt szybko. No, więc trochę to może zejść, ale liczę na to, że gdzieś tutaj będą uwalone jakieś zwłoki leżeć. Jeśli nie, to po prostu pójdziemy, sprzedamy to, co tutaj nazbieraliśmy. Wynajmiemy jeszcze jednego jakiegoś tam bandytę, czy tam kogoś nawrócimy na świętą nację. I zobaczymy. Będzie nas dwóch, to już będzie jeden mógł ratować. O, jest dobrze, bardzo dobrze jest. Jest ten piesek, bardzo mnie cieszy, że ten piesek jest. Nie dlatego, że z niego mamy żywność i sobie możemy jeść z niego te kawałeczki, ale że podniesiemy go, dzięki czemu nasza zdolność zbierania, o, już wbiło do 300, więc prawie mam 400 doświadczenia na to, żeby zdobywać sobie prędko siłkę. Nie jest to jakoś dużo, ale teraz tak trochę będę zamulał, chodził w lewo i w prawo, aż w końcu uzbiera się odpowiednia ilość. Ktoś tu się napierdziela. Kolejny piesek. Bardzo dobrze, weźmiemy sobie z niego rzeczy. Oczywiście za dużo miejsca nie ma, ale można tu jeszcze oczywiście sobie wypchać. No, przy okazji zrabujemy go. Więc bierzemy też i to. No i pięknie ząbki się tutaj nawet. Ząbki się mogą tu nastakować idealnie. Tylko że nie mam gdzie tego włożyć. No nic, w takim razie skórka niech sobie leży. Tu jakieś. Kolejne pieski, bardzo fajnie. Więc weźmiemy sobie na pewno z tych piesków sporo rzeczy. Przynajmniej kły. Weźmiemy sobie kły ząbki, więc weźmiemy to sobie oczywiście. I pójdziemy to sprzedać w pinechy. No, do baru. Ziemia obiecana, hehe. Pójdziemy tutaj, sprzedamy to wszystko, co nam się udało teraz uzbierać. No dobra, nie wszystko. Tylko chcę sprzedać rzeczy, które są tu i te zęby. Reszta może zostać, no bo tak jak mówiłem, to ma być do wbijania naszej siły, więc no to trochę zejdzie. Jak zawsze, początki gry są dosyć nużące. Ale, panie kochany, no podejdźże tu bliżej i zagadaj do tego bydlaka śmierdziela. I tak, bierz te ząbki. To możemy wyłączyć, żeby nie kopał. Już jobs ci się skończył. Sprzedamy oczywiście to i jeszcze sprzedamy to.
No okej, okay. Może być, powiedzmy. Teraz wrócimy sobie i zbierzemy pozostałości z tych właśnie części zwierzęcych, żeby to po prostu sprzedać jak najdrożej. Znaczy najdrożej to może nie, ale żeby cokolwiek z tego sprzedać, to jednak trzeba to zebrać. Dobra, mamy tutaj tą skórkę. Ja ją chętnie zaraz podniosę. Przy okazji teraz powinniśmy... Okej, okay, podniesionem. Tutaj mamy właśnie kolejnego pieska, którego nie zdążyliśmy wcześniej powyjmować sobie rzeczy, więc oczywiście bierzemy to wszystko. I zobaczmy, tu jeszcze kogoś tu uwalaliście, koledzy, kochani, czy też nie? Widzę, że raczej nie. Nic tu się nie pojawia mi takiego, więc wracamy do naszego Helma. Niech on sobie pobiega w lewo i w prawo. Tu ktoś uciekł. A już nie. Długo nie uciekał. Przy okazji, jak już tak łazimy, mógłbym jeszcze podejść jeszcze raz do tego miejsca i kupić jakiś zestaw do naprawy, a raczej do ładania ran. Bo na tą chwilę to ja mam całe nul, a przydałoby się mieć choć troszkę. Więc tak, panie kochany, dzień dobry. O tak, musimy jeszcze naokoło podejść, więc pokaż mi pan, co tam pan masz. I chciałem zestaw do naprawy. To ci sprzedam. Kupię ten jeden zestaw. Bardzo fajnie. Mamy tu jeszcze zapas, więc mógłbym sprzedać dwie skórki. Co prawda 3000 potrzebujemy, żeby móc coś więcej mieć. Nawet ten piesek niech sobie leży martwy. Tu jeszcze jeden leży jakiś martwy. Aha, to są te, które już zebrałem z nich dosyć znaczące ilości pozytywności. Ten pan już też... To nie pan, to pias. Dobra, ten pies już też niech zdycha sobie. No, okej, mięsko żeśmy wciągnęli. To co, pójdziemy pokopać jeszcze, skoro już tutaj jesteśmy. Mam nadzieję, że nie dojedziemy nic, przynajmniej na tą chwilę. To będzie jeden z tych chyba nudniejszych początków. Zwykle tak się zaczyna, zwykle omijam to, żeby nie było tego tak... takiej nudy, więc... zrobimy jakiegoś skipa i za chwilę do was wrócę. To nawet jest... to jest miedź. No, jak widzicie, już mamy, nawet jakiś udało się kupić sprzęt, żeby lepiej się chronić. Nasza siła już też w miarę wzrosła, już mamy 43, więc do 60 jeszcze trochę, ale już mamy naprawdę sporo, mamy już 58 powiedzmy, ale uzbieraliśmy też tyle kasy, żeby kupić kogoś, kto będzie mógł z nami współpracować. Jakiś jest Griffin, możemy go zagadać. Miałem ostatniej nocy sen o świętym lordzie. Panie, wszedł do mnie. Dobra, ziomuś. Dobra, chcemy go, żeby dołączył do naszej drużyny. Może uda się zagrać z nim tak, żeby było za darmo. I thanks to the distinction of the ancient capital, thousand of the years. No tak, to jest historia Holy Nation. Jak wiele tysiącleci, no tysiącleci kilka udało się, powiedzmy, walczyć ze szkieletami, którzy w sumie sprowadzili katastrofę na ten świat. Ale ludzie oczywiście już bardzo sobie to wy... No, nieważne, co zrobi. And do you think that I will lead you your salvation? Czyli Okran mu w snach pokazał, że on jest jego rozwiązaniem podróży i takie tam. Powiesz na zniżkę. Dziewięć tysięcy on chce, ale statystyki ma całkiem niezłe na start. Więc weźmiemy sobie kogoś innego. Mam nawet Shinobi Thieves. Mamy nawet jakąś Ice Drifterkę. Ale my chyba weźmiemy na początek tego łysego pana. Pana Kalida. Dobra, za 3000 weźmiemy cię, bo w sumie potrzebujemy kogoś. No i będzie tak, możesz być Kalid. Masz nawet jakąś broń startową niezłą. No może nie jest niezłą, ale... Twoje statystyki też są słabe, ale o to chodziło, bo teraz mamy dwóch ludków, którzy będą mogli ćwiczyć dla świętej nacji. A tutaj będzie wtedy to w miarę uproszczone, gdyż teraz pójdziemy sobie sprzedać to. Przy okazji pan Kalid może podnieść tego trupka, którego wcześniej wzięliśmy, niech on nosi go. Podejdziemy, jest zamknięte, ale to nie szkodzi. Nie szkodzi, że jest zamknięte, bo w tym momencie możemy wejść po prostu sprzedać część tych rzeczy, które tu mamy. Poszedłem kopać znowu żelazo po tej miedzi, żeby po prostu... Panie, pokaż pan. Sprzedamy to, ile się da. Nakopię się za chwilę znowu. Na tym to polega. O, już nie ma kasy. Bardzo dobrze.
Bo będziemy mogli. O, super, otwarte. A my mamy znowu kasę, żeby kupić. Więc pan Khalid weźmie sobie zaraz plecaczek na swoje barki. Będzie jak my również kopał. Więc tak, panie, pokaż pan swoje towary. Kutasiarz nie ma tego, co chce. Ale, no dobra, ma w sumie, gdzie spojrzałem. Nieważne. Mógłbym mu kupić jakieś stopki, ale. A niech ma, niech nie będzie biegał na bosaka. Teraz w takim wypadku możemy faktycznie wrócić znowu do tego nudnego kopania. Bo teraz mamy dwójkę naszych walecznych obiboków, którzy będą mogli w tym świecie coś zwojować. Ale samemu będzie ciężko na start, więc wypadałoby zebrać troszkę gotóweczki. Troszkę się ulepszyć. Troszkę wyposażenie lepsze zrobić. No i przede wszystkim. O, maszyna jest pełna, to nie szkodzi, bo możesz zrobić tak i możesz kopać dalej. Panie Khalid, pan coś wolno biegnie. No ale tak to jest, jak ich obłożyłem, że mają zapierdzielać z tymi kamulcami. To tak to teraz wygląda. Więc panowie obaj, do kopanka. Teraz to prędkość kopania wzrosła dwukrotnie, bo wgrany jest modzik, żeby szybciej to było kopane, bo ile można czekać, żeby to wykopać wszystko, a tak to przynajmniej jest od razu. Znacznie poprawiona ta prędkość, nie trzeba czekać aż tyle czasu. Jak widzicie, to naprawdę szybko oni kopią. Ja ledwo nadążam na to, żeby kliknąć na czas, żeby nie zatrzymali, ale dobrze, niech kopią. Po to ich wzięliśmy, żeby wykopać multum kamulca, bo jeden i drugi z panów będą zaraz to dźwigać i nosić na swoich plecach. I oczywiście będą dzięki temu wzmacniać sobie łydki. Tak, łydeczki będą robione przepisowo, więc nazbieram cały jeszcze drugi plecak. I za chwilę będę. Nasi ludzie trochę poćwiczyli. Na naszym helmie udało się wbić już 60 siły, więc to już jest na start bardzo dużo. Jesteśmy w stanie nosić już dosyć spore, ciężkie zbroje. A nasz tutaj drugi towarzysz też nie jest najgorzej. Ma już 43. Więc przyjrzałem, akurat tu domostw żadnych ciekawych nie ma, które moglibyśmy kupić i później w nich rozbudowywać sobie bazy na start. Więc no, trzeba będzie ruszyć w świat gdzieś. O, to jakaś Inka leży, Bondo Wolf, tu nawet drugi. Raczej nie będziemy tutaj podróżować aż tak, ale trzeba będzie ruszyć w głąb. Prawdopodobnie ruszymy do jednego z miast, które jest tu, Batif, albo nawet tutaj wyżej ruszymy do Blister Hill. Ale to na pewno nie w tej chwili, no bo w tej chwili musimy poczekać, aż psy popadają i trzeba nauczyć się oczywiście First jeszcze Aida przy okazji. Więc no. Może głupie podleczenie psa, ale statystyki przynajmniej na leczenie nam wskoczą. Będziemy szybciej opatrywać się. A jak widać, to się nam przyda i to bardzo szybko. Bo gramy przecież już nie szkieletami, a robotami. Ten, a robotami. No tak, to są roboty tylko z mięsa. Gramy ludźmi. Gdzie z nich. O, już nam się skończyła apteczka, więc trzeba będzie iść jeszcze dokupić sobie troszkę tych apteczek. Gdzieś tu były te apteczki, więc tak, tutaj sobie zakupimy te apteczki. Niech oni chodzą i dalej obciążeni, no bo cały czas przyda się na pewno bardzo duża ilość tej siły, bo bez tego to będzie ciężko cokolwiek zrobić, tym bardziej jak będziemy chodzić w ciężkich zbrojach, bo będziemy oczywiście iść pod święte nacje, więc święte zbroje muszą być, święte bronie muszą być, no i siłka też przydałoby się, żeby była. Więc na dzisiaj to będzie wszystko i do zobaczenia. Hejo!